Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 werset. Na podstawie książki Sary Young Jezus mówi do ciebie: nie patrz na siebie oczyma innych. Ten nawyk niesie za sobą pewne niebezpieczeństwo. Po pierwsze, prawie niemożliwe jest, abyś się dowiedział, co ludzie naprawdę o tobie myślą. Po drugie, opinie na twój temat są zmienne i zależne od duchowego, emocjonalnego i fizycznego stanu osób, które je wydają. Jednak co najważniejsze, pozwalając, aby inni cię definiowali, zbliżasz się do granicy bałwochwalstwa. Twój niepokój o to, czy uda ci się zadowolić ludzi wokół, gasi twoje pragnienie zadowolenia mnie, twojego Stwórcy. Jeśli chcesz zobaczyć prawdziwy obraz własnej osoby, patrz na siebie moimi oczyma. Wpatruję się w ciebie spokojnym, pewnym wzrokiem, a grzech nie odbiera mi jasności widzenia. Gdy patrzysz na siebie z mojej perspektywy, widzisz osobę, którą otacza wielka i wieczna miłość. Odpocznij pod moim czułym wzrokiem, a ześlę ci głęboki pokój. Odpowiedz na moją kochającą obecność, oddając mi cześć w duchu i w prawdzie.